To będzie wyjątkowy rok dla Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Placówka świętuje bowiem stulecie istnienia. I jakiż mógłby być właśnie to otwarcie sezonu, ale też i jubileuszu, jak nie spotkanie z patronem w towarzystwie jego syna. Spotkacie się Państwo ze sztuką, której na co dzień nie oglądamy. Nie mamy tych prac na co dzień. Ale tu, w tym dialogu ojca z synem, zobaczcie Państwo sens, ale też i opowieść, jaką kierowały się właśnie te panie. Na ekspozycji znajdziemy dzieła Jacka i Rafała Malczewskich. Główną część stanowią prace ze zbiorów własnych Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, ale też obrazy wypożyczone z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem oraz Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym kryterium doboru prac w przypadku Jacka była ostatnia dekada jego życia. Właściwie ten czas, kiedy Polska odzyskała niepodległość po 1918 roku i te prace, które artysta namalował, będąc w bardzo dojrzałym momencie swojego życia. Prace, które powstały w ostatnich latach jego życia i faktycznie były pewnego rodzaju nowym podejściem, nową odsłoną malarstwa artysty. Prace Rafała Malczewskiego zaprezentowane na wystawie to m.in. portret ojca, portret Krzysia czy pejzaż podhalański z drzewem. Prace Rafała Malczewskiego są bardzo różne od pracy Jacka. Znamionują już one nową epokę, ponieważ Rafał w latach 20. był nieformalnym członkiem Stowarzyszenia Formistów Polskich, to skłaniał się on ku takim tendencjom kubizującym, czyli ku tej bryle, ku takim właśnie troszeczkę awangardowym tendencjom w malarstwie, które wówczas dochodziły do głosu bardzo silnie w tych latach 20. I te prace tutaj właśnie pokażemy, aczkolwiek w większej mierze chciałam się skupić na pejzażu. Wystawę Malczewscy Spotkanie Artystów będzie można oglądać do 15 kwietnia.